Dobra, halo, halo, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Daymare. Piąty odcinek, w którym tym razem zagramy sobie tym nowym bohaterem. On był właśnie tutaj, tym najmłodszym chyba z tego oddziału tego Liewa. W sumie zapomniałem, jak oni się nazywali, ty Hexa Corp, tak? On był właśnie tym najmłodszym z tego oddziału. No i teraz się w niego wcielimy, zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Jesteśmy w jakimś tutaj domu, domostwie. Is anybody here? I'm a Hexacorp pilot. I was in a crash. Anybody? Hello? A mam latarkę? O, mam latarkę, to się bardzo przyda. No, wygląda to na razie jakoś spokojnie. Kto tutaj w ogóle mieszkał? Tak sam nie wiem, czy to wygląda. Jaki tutaj gaming room? Come on! Jak oni tutaj żyli? W sumie nawet bez komputera, dajcie spokój. Dobra, nieważne. Zbytnio się czepię, przepraszam. Dobra, zobaczmy na przykład w tą stronę. To jest jakaś firma. Invader Studios. Heh. A może to na przykład twórcy tej gry sobie tutaj odtworzyli na przykład swoje studio. Akurat nie wiem, jak się nazywają ci twórcy. Będę musiał tutaj to sprawdzić, najwyżej wam... Tak, to są chyba ci Invader Studios, nie? Jest nawet to logo. Więc wydaje mi się, że twórcy nie mieli co robić, to sobie odtworzyli tutaj właśnie studio swoje. To interesujący zabieg. Całkiem ciekawe. Możemy tutaj sobie zwiedzić na szybkości, jak oni tutaj żyją. Przy okazji zjeść im jakiegoś batonika. Więc po prostu wspaniale. Dobra, jak się to używało? Use. Dobra, teraz mam trochę więcej życia, więc po prostu wspaniale. A tam jeszcze na wprost jest coś tutaj, jakiś R. Właśnie tutaj jeszcze da radę wejść może? Wygląda jak jakiś pokój streamingowy. Kurde, ale tutaj wspaniałe miejscówki mieli, ale dobra. Chyba niczego nie mogę tutaj znaleźć, tylko jakiś tutaj... małżeństwo, może tutaj właśnie jakiś, nie wiem... dowódca firmy, nie dowódca, menadżer, coś w tym stylu. Dobra, więc jeżeli chodzi o tą firmę, to chyba by było na tyle. No i należy się właśnie stąd wydostać. Całkiem interesujące, kurde, ale zadyma. W takim razie trzeba będzie jednak stąd wyjść, a główny bohater nie potrafi tutaj nawet biegać teraz. Dobra, ciekawe czy dalej to tak jak w rzeczywistości. Zamknięte, no cóż. A co to jest? Go Feb... Tego, 9 lutego. Coś się wydarzy, nie mam pojęcia. Wow! Ten tutaj wstaje, no dobra. A to jeszcze jest jakiś płonący, żeby było mniej przyjemnie. Dobra, muszę być pewny każdego strzału, come on. No nie! Prawie zawaliłem. Come on, no. Uff, daliśmy radę. To było ryzykowne. No jednak celowanie w tej grze jest trochę niedokładne, przez co można tutaj trochę zwalić. Nawet jeżeli precyzyjnie się tutaj walnie, to zawsze jest taki, kurde... głupia niedokładność. Nie tak jak na przykład w tym Resident Evil. Trochę takie sterowanie, można powiedzieć, utrudnione nawet. Dobra, przeładuję sobie jeszcze bardziej w sumie. Combine. Dobra, mam 11 strzałów. Dobra. No i teraz wyjdziemy sobie tutaj już na powierzchnię. Oh God. I hope this hasn't afflicted the entire town. No... w sumie już wiemy, że tak się stało, że właśnie tutaj to wszędzie się już dzieje. No, wcześniej tam czytałem, że 24 godziny od samego tego wybuchu, więc już trochę tutaj minęło, no i wszyscy praktycznie zostali zarażeni. Kurde, ten jest mocny jednak. Dobra, już się przewrócił, wspaniale. O mój bo... Czy jeszcze za nami był. Ale durne, nie? Come on, durniu. Dobra. No niestety. Can't reload.
Muszę chyba z ręki tutaj przeładować. Ja nie mogę, ten zaczyna biec jeszcze, naprawdę. No nie, ale beznadzieja. Dobra, spadaj koleś ze schodów, dobra. Teraz mamy trochę czasu, weźmy tutaj staba. No, nie chcę tak. Kombajn. Dobra. A to jeszcze nie wystarczy, oczywiście. Dobra, koleś, weź tutaj na prosto podejdź. Dobra, chyba tyle. Kurde, ale się przestraszyłem. Koleś jakieś salto na koniec jeszcze musiał zrobić, bo czemu by nie? Jeszcze ostatnimi siłami. Dobra, może jeszcze więcej amunicji tutaj znajdę, to by było bardzo przydatne. W sumie na każdego tutaj strzelam, przez co no trochę mi tutaj brakuje. Tu jest jakiś koleś na wprost. O, jakiś ważny item? ID card. Dobra, będę mógł coś otworzyć w takim razie, okej. A, jeszcze mogę się przy okazji uleczyć. Tu jest jeszcze first aid, czy jakaś tutaj apteczka, ale niestety no... niczego tutaj nie mogę zrobić, dobra. Combine, nie mogę. Tu mam jakiś, nie wiem, to nie jest jednak na leczenie. To jest na coś... jak to się nazywa? Na chyba, że lepiej się celuje po tym. Mniej więcej tak to wygląda. Kurde, no beznadzieja. Tutaj kolejny jakiś koleś. Chyba będę musiał go wykiwać. Nie chcę tutaj z każdym walczyć. Come on, koleś. Dobra, teraz tak go tutaj zajdziemy. Come on. Dobra, piękna sprawa. Dobra, i jest tutaj pewnie ten keycard właśnie. Do wykorzystania. Nice. Przynajmniej jednego tutaj ominęliśmy. Dobra, więc co my mamy tutaj? Mamy od razu jakiegoś zombiaka, żeby było przyjemniej. Czy to ci wystarczy? Chyba tak. Dobra, piękna sprawa. Możemy przeładować? I co jest? Chcę użyć R, ale nie mogę niestety. Nie wiem czemu. Zaraz będzie spokojniejsze miejsce, to będę musiał się tym zająć. Dobra, więcej ammo. Chociaż sam nie wiem, może już teraz to zróbmy. Chwila, moment, co się tutaj dzieje? Combine. Dobra, 11 strzałów. Powinno być w miarę okej. O, cutscenka. What? To chyba nie jest zombiak. Nie wiem. No, jeszcze dwóch zombiaków, dobra. Jakieś tutaj panie nieprzyjemne. Come on, no. Ty już chyba nie żyjesz, pani. I co jest z nią nie tak? Jakaś porąbana. Jakie one mocne są. Dobra. Chyba robota załatwiona. Kurde, ale mroczna dzielnica, trzeba przyznać, nie? Dobra, więc przepraszam. Combine z tym. Mamy te 10 strzałów. No i co dalej? A właśnie, czemu ja tutaj nie zajrzałem do tego... do tych drzwi tutaj? Może właśnie tutaj będzie otwarte? No chyba nie. W sumie tego się spodziewałem. No ale zawsze wszystko warto tutaj sprawdzać. Każdy zaułek. Keep clear. No jeszcze jakaś notatka? Chwila, moment. Don't trust the system. The system is watching you. Dobra. Jakieś tutaj, nie wiem, ulotki propagandowe, tak bym powiedział. Dobra, jakieś tutaj to jest ulepszenie do niektórych tutaj itemów. Coś tutaj mamy? Chyba jest w miarę czysto. Jesteśmy za jakimś barem. No to proszę bardzo, napijmy się czegoś. Mamy tutaj do wyboru jeszcze. Tutaj jedna... sam nie wiem, chyba pójdę sobie już na ulicę, nie? Kurde, ale nieprzyjemnie, nie? To jest super ciężkie teraz, nie wiem gdzie mam iść zupełnie.
A jestem zgubiony. Dobra, leczenie. Nie, jak ja mam sobie tutaj poradzić z tymi wszystkimi. Ja nie mogę, no. A to jest ciężkie, naprawdę. Nie wiem, gdzie mam iść zupełnie. Znowu tutaj chaos się po prostu dzieje, trzeba będzie wszystkich wykiwać. Nawet nie mogę już przeładować, bo zupełnie nie mam amunicji. No mogę sobie co najwyżej uciekać, nie? I mieć nadzieję, że już więcej tutaj nic nie będzie. Road closed. Dobra, to już jest chyba po mnie. Albo nie. Albo tak. A oni mnie nie zauważyli? Zauważyli, że road closed i już nie idą dalej. Albo idą, kurde. Dobra, może ich jakoś porobię, ale chyba nie mam amunicji na to. No to jest zero amunicji. Może jeszcze jakoś przeładuję. Dobra, całe szczęście tamci się jakoś tam zaplątali, nie wiem czemu. Kombajn z tym. No mam jeszcze ten jeden strzał. I może jeszcze zrobię sobie coś takiego. Tutaj sporo na to leczenie mam. Jak z moim stanem obecnym. 47 zdrowia, dobra. W takim razie to sobie połączę z tym. To połączę z tym. Mogę to jeszcze z tym połączyć? Nie, nie mogę. Dobra, w takim razie zawalczymy sobie. Dobra, trzymaj spiąchy, pani. To może zaraz wyjść w sumie. Come on, dajcie mi coś, żebym mógł tutaj jakoś pracować. Ej, chyba dobrze idziemy w miarę. Sam nie wiem. No teraz mogę jedynie tutaj spiąchy ich jakoś porobić tyle. To jest ryzykowne. Dobra. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy ja dobrze idę nawet. No strasznie tutaj już ciężka ta gra jest, nie? W pierwszych epizodach to było w miarę łatwe. Jak grało się tym, kurde, Liewem. On wszystkich tam robił. A teraz to już naprawdę. Każdy strzał się tak niesamowicie liczy. Mogę jedynie mieć nadzieję, że tutaj znajdę jakąś amunicję i w sumie tyle. Dobra, padaj koleś. Piękna sprawa, coś tutaj jeszcze zrobię? Chyba nie. No, trzeba dalej tutaj biec i nawet nie wiem w którą stronę, chyba tędy. No coś tutaj jest na dole. Kurde. No tutaj dwa zombiaki naraz, nie wiem co ja bym musiał tutaj zrobić, żeby wygrać. Dobra, pani, come on. No i zawaliłem, come on. Spację klikam na maksa. Dobra, trzeba ją tutaj porobić. Ale beznadzieja. Już tamten kolejny wstaje. Jezu, jakieś pole tutaj. Naprawdę. Ale żal. Już nawet nie wiem, gdzie mam iść. Może tutaj coś będzie? O, jest jakaś amunicja. To chyba do jakiejś strzelby. No, nice, jest i strzelba. Teraz czuję się w miarę przyzwoicie w takim razie. Nice. No, teraz będę mógł tutaj pracować. To jeszcze jakaś notatka. Dobra, co tutaj chodzi? A, czyli to jest notatka od tego właściciela sklepu. On właśnie tutaj zginął podczas tej apokalipsy, ale właśnie zostawił notatkę i powiedział, że temu, kto to znajdzie, zostawia sobie ten shotgun, żeby tutaj zrobił z niego dobrą robotę. Więc taki jest nasz obecny plan. A i się jeszcze powiesił na koniec, kurde. Dobra, w takim razie chcę tutaj czysty strzał sprzedać, koleś, chodź tutaj do mnie. Dobra, ten shotgun wygląda bardzo solidnie. Od razu mu tutaj
głowę odstrzeliłem. Kurde, ale dobra miejscówka, podoba mi się tutaj jednak. Dobrą robotę koleś wykonał, muszę przyznać. Chociaż skończył nieprzyjemnie. Tutaj coś mamy. Zaraz, bo boję się, że tutaj wystrzelę z tego. Mogę to zniszczyć? Nie, nie da się niestety. Miałem taką nadzieję przez chwilę. Dobra, zobaczmy jeszcze jak tam amunicja do pistoletu. Czy ja tutaj też to znalazłem? Chyba tak. Kombine z tym. Dobra, 4 naboje. Powiedzmy, że jest spoko. To jest jeszcze wiele innych rzeczy, które by mi się tutaj przydały. A, tutaj wszystkie muszą być jakby na zielono, to z pewnością. Jak to funkcjonuje? To jest totalnie randomowe. Dobra, czyli wszystkie sąsiadujące tutaj się zamieniają. To będzie dość ciężkie, kurde. O, jeden mi tutaj brakuje. Głupio. O! Zrobione, nice. Confirm? Ej, co jest? Zrobiłem wszystkie na zielono. No co w takim razie należy tutaj zrobić jeszcze? A zaraz, tu jest jakaś notatka z tej strony. Red, turn off. Czyli mam wszystkie na czerwono zrobić, dobra. To jeszcze prościej, proszę bardzo. Zrobiłem na... Kurde, ale kto to widział takie zagadki? No nie ma sensu. Chcecie wyłączyć prąd? W takim razie musicie rozwiązać zagadkę, bo czemu by nie? Tak jest bardziej klimatycznie. O, dał radę, okej. Dosyć ciężka zagadka, ale dobra. Teraz będę mógł w każdym razie przejść nieco tam dalej. Tutaj słyszę jakiegoś kolesia. Chyba jakiś mocniejszy. Co my tutaj mamy? To jest ten. Z tym mogą być drobne kłopoty. Come on, no. I on jeszcze żyje. Dobra, tutaj będę miał drobny kłopot. No, wejdziesz do sklepu koleś. Kurde, jeszcze kwasem zdążył mnie popluć. Co on taki mocny? No i zero ammo. Fajnie. Straciłem dosyć sporo strzałów. W ogóle nie trzeba było do niego strzelać, po prostu przebiec. Ale żal. Bez sensu tutaj zrobiłem. Trzeba jednak dużo myśleć, jak tutaj wykorzystywać każdy strzał. Tajne przejście. Gdzieś tutaj. Gdzie to się znajduje? Tutaj? Niczego nie widzę. Kurde, nie chcę tutaj marnować. No tam gdzie się było tajne przejście, nie? Dobra, fajna notatka, zawsze spoko. Nie chcę już marnować czasu do tego kolejnego. Ale beznadziejnie to wykorzystałem, trzeba było... O! Dobra, pięknie. O, fajne notatki, pozdrawiam. Ale chyba nie na dzisiejszą chwilę. Nie na tą chwilę. Jezu, nie wiem gdzie ja już mam iść. Halo, coś tutaj mamy. Agent T-Ray. Wow, gdzie ja tutaj wbijam? Do jakichś serwerów. O, jest amunicja do shotguna? A, jest safe room, zaraz. Safe room, tak jest! Nice. Dziękuję serdecznie. Ta gra jest jednak miła i przyjemna. A, tu jeszcze z moich poprzednich... Z poprzedniego tego bohatera mam, nie? Okej, biorę w takim razie wszystko. Storage? A nie. Przepraszam, to jest jakaś pomyłka. Po prostu wszystko swoje wrzuciłem teraz. No to nieźle. Aż miałem nadzieję, że tak przyjemnie będzie. No, chyba nie. Dobra, to jest jakiś faks na jakieś leki. W sumie chyba nic interesującego. Więc nie ma co przedłużać, idziemy dalej. No, tylko tutaj przeciwnik.
Dobra, bądźmy dokładni. Dobra, to powinno być na tyle, a więc... Teraz zagramy sobie na shotgun. To jeszcze jest wiele miejscówek, w których mi nie było po drodze. Chyba warto to wszystko sprawdzić. A, to już tutaj sprawdzałem. Nie, tutaj jednak nie ma żadnych przejść. Myślałem, że coś tutaj zrobię, ale jednak nie. Dobra, więc... Z tego co rozumiem, po prostu należy się tutaj dalej kierować. No i w sumie tyle. Books. Idziemy do jakiejś księgarni albo biblioteki. Kurde, aż tutaj nikogo nie ma. Cisza przed burzą, nie? Wow, strzelanina. Wow, ale... Kurde, czemu one się tak muszą za rogami chować, naprawdę? W ostatniej chwili, żebym tutaj ogarnął. To jeszcze nie koniec. Ale ją wykręciło, nie? Trzeba było ją chyba zostawić. Dobra, te jakieś rzeczy na tej stronie można sprawdzić. Coś tutaj jeszcze znajdę? Wow! Kurde, to jest ta mocna. Dobra, w takim razie idziemy dalej, nie ma co przedłużać. Dobra, i pewnie jakoś tutaj na górę. Tu jeszcze jest jakiś item, którego zupełnie nie znam. Tutaj były jakieś strzały na górze. Tak było słychać, ale no nie wiem. Może tędy radę wejść? Nie, niestety nie. Coraz mocniejsze są te potwory, nie? Że dwa strzały tutaj na nie trzeba mieć. Nie, tutaj absolutnie niczego nie ma. Spojrzałbym na mapę, ale to muszę mieć właśnie jakąś dobrą miejscówkę na to. Nie, tutaj też nie wejdę. Czy jedyna droga jest jakoś tędy? Dobra, tutaj mi jeszcze nie było. Czyli trzeba tak trochę przycelować, tak pół sekundy i wtedy obrywam im głowy, nie? O, tutaj jest ten duży. Solve the fountain puzzle. Czy jakieś puzzle tutaj mamy? No dobra. No to fajne puzzle, kurde. Ale tutaj puzzle mamy, nie? Jak sobie z tymi puzzlami radzić, pytanie. Strasznie dużo jest tutaj tych przeciwników, w szczególności ten po lewej, nie? No ten już nie wstaje, naprawdę? Tego już tak łatwo porobiłem? Nie, chyba tutaj jednak... Nie doceniałem kolesia. Dobra, no ale ten koleś duży jeszcze jest. Nie, no ja tutaj będę musiał z nim zawalczyć, nie? Nie ma innej możliwości nawet. Dajcie mi w takim razie... No widzicie, tutaj się kurde... trzeba przystopować. A więc... No i koleś mnie goni dalej. A to jeszcze ten. Tego przynajmniej muszę tutaj zniszczyć, nie? No więcej ammo, nice. Dobra, chyba w takim razie mi wystarczy, powiedzmy. Dobra, tego jednego muszę się najpierw pozbyć, wtedy będę w miarę bezpieczny. Ten jeszcze mało, no. Jakie typy. Solve Fountain Puzzle. Dobra, ten powinien do mnie tutaj podbiec, bo on jest znacznie szybszy. Ale biega, ale straszny. Dobra, zrobimy tutaj kółko, jeszcze więcej amunicji. W sumie to powinno chyba wystarczyć, żeby go tutaj zabić, mam taką nadzieję. No tamten jeszcze żyje, no naprawdę. Are you serious? No chcę się upewnić, że tamtego mniejszego zabiję, nie? Wtedy będę czuł się w miarę okej. Come on, no. Już nie wstawaj, ile tych hitów oberwałeś? A do pistoletu mamy jeden strzał. To z pewnością nie jest good.
Może się jakoś tutaj cofnę na, w sumie na chwilę, sam nie wiem. Dobra. Mogę tutaj przeładować? Czemu nie mogę? Combine z tym, dobra. Teraz mam do pistoletu dużo ammo. Może na samym początku z pistoleta będę tutaj cisnął. Może te bomberki należy mu tutaj niszczyć. Sam w sumie nie wiem. Dobra, tamten już nie żyje bez wątpienia, okej. Będzie pluł kwasem, dobra. Teraz trzymaj z tego, to powinno bardziej zaboleć jednak. A znowu kwasem koleś pluje. Trzeba tutaj tak trochę przytrzymać pół sekundy ten strzał. Kurde, znowu pluje koleś, dobra. Albo i nie? Nie wiem, co on myśli. Dobra, chyba powinniśmy dać radę. No nie! Naprawdę, byłem tutaj za tym. Muszę się jakoś uleczyć, naprawdę. Nie mam żadnego leczenia chyba. Zawaliłem tutaj. Bez wątpienia, znaczy z pewnością nie mam leczenia, to by było za proste. Albo w sumie może coś mam, chwilę. Ale za mną biega koleś. Ja się boję, że tutaj dostanę kolejnego hita, nie? Kurde, on tam strzela we mnie, nie? Ja się boję cały czas. Dobra, już, dobra. Czyli użyliśmy tutaj leczenia teraz. Tak? Chyba. Ile ja mam życia? 50%, dobra, więc chyba jeszcze jeden tutaj strzał od niego przeżyje. Kurde, to jednak tutaj będzie trochę trwało, nie? Już chyba nie mam amunicji nawet. No już w niego tyle władowałem tutaj, że nie wiem, nie? Koniec ammo. No przeładuj to, no. To ja się w takim razie cofam może, nie wiem. Dobra, więc wyładowałem w kolesia 50 strzałów z shotguna, nie? Jak sobie teraz radzić? No fajnie, no. Gra jest popsuta i tyle. Nice. Tam jeszcze jest jeden na wprost. Dobra, więc co my tutaj mamy? Postaram się z tym kolesiem rozwiązać tą zagadkę, nie wiem czy da radę. Więc na sam początek tego tutaj porobię, bo z tego co widzę oni tam... Tamten koleś w ogóle nie atakował zbytnio. Dobra, tutaj mamy Fort Vermilion. Dobra, w takim razie ciśniemy? Dobra, rotate. Idziemy, mamy tutaj ten fort. Fishing? Nawet nie wiem, co tam się dzieje. Fort Vermilion. Nie mam pojęcia. No widzicie, on tutaj stoi akurat. Nie wiem, czy ja od tego kwasu tutaj zadawałem jakieś damage'y, czy co? Old map of Kinsight with a highlighted section initially called Fort Vermilion. Nie wiem, to jest dosyć ciężkie, muszę przyznać. Ale jeżeli teraz wiadomo, że... Dobra, czyli the deer. Czyli mamy tutaj jelenia. Hunting może? Jak sobie myślicie? Fishing? Gold digging raczej nie, shipping, wood cutting, apple harvesting.
Dobra, czyli mamy jeleń, to będzie polowanie. Dobra, teraz dalej idziemy. Co teraz? Nawet nie wiem w sumie. The Beer River. Kurde, come on, no. Czyli tutaj będzie river, czyli będzie fishing. Chyba coś tutaj jednak obrywam od tych kwasów, nie? Wydaje mi się, że nie mogę być tak koło niego, że... Kurde, co jest tutaj? Kolonel... Kranhorn. Nie mam pojęcia. Jestem zgubiony jednak trochę. A, zaraz, tu jest jakaś notatka, chwila, moment. Dobra, więc to jest, wydaje mi się, podpowiedź do tego wszystkiego. A rich vein of gold was discovered by the ancestors in the river bed to the west. Czyli teraz mamy właśnie zachód. Czyli właśnie nie wiem nawet, gdzie jest północ, po pierwsze. To jest taki mały problem. A, zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że tutaj na dole S pisze? Zaraz, że tak cofniemy? Tak, na dole jest S. West? Dobra, to już wiem. To już wiem, jak to wygrać w takim razie. Czyli teraz po lewej stronie będzie... West to jest, że będzie ze złotem, czyli że pobieranie złota. Tam chyba gold mining. Teraz mamy North, czyli tam na górze będzie Hunters, czyli Hunting. The sweet, sweet tutaj apples mamy na East, czyli po prawej. No i za nami będzie South Ferry. Co to jest Ferry? Tak, czyli to będzie żegluga na południu. Okej, dobra, jasna sprawa. To już w takim razie wiem, tylko sobie zapiszę, żeby nie zapomnieć. Dobra, jestem praktycznie pewien, że to jest dobrze. Ale dobra, w takim razie cofamy. I teraz tylko trzeba z tym bossem jakoś tutaj umiejętnie to zrobić. Czyli to nie ma związku z tym, co jest tam na tych rysunkach. Czyli tutaj powinno być z prawej, apples. Przepraszam. Gdzie my to mamy? To nie. Apple harvesting. Czyli to będzie dobrze. Teraz ciśniemy, powiedzmy, tutaj na górę, to będzie North. Kurde, te zagadki są coraz cięższe, naprawdę, muszę przyznać. North to była... Hunting. Czy już mamy dobrze? Dobra, pozwólmy tamtemu kolesiowi przejść odpowiednio. Dobra, teraz będzie spokój w miarę. Tylko tutaj próbuje pluć na mnie nieprzyjemnie. Kto cię wychowywał? Naprawdę. Dobra, on tutaj już idzie. Dobra, w takim razie teraz pójdziemy na South. Dobra, co było na południu? South to był shipping. Dobra, i teraz ostatnia rzecz. I to już powinno być tyle. Już nawet nie pamiętam co, ale wystarczy, że przekręcę chyba i powinno być ok. Come on? Co to było? Ej, to nie działa! Are you serious? What? Jak to możliwe? Jak to możliwe? What? O mój Boże, chyba wiem, o co chodzi. Jeżeli to jest prawda, to jest najcięższa gra na świecie. Naprawdę? Okej, okay, czyli na północy, jeżeli zobaczycie... Znaczy, te strzałki, co są tutaj, ten North, to nie wskazuje na północ, tylko to wskazuje, że North jest tam, gdzie jest Fort Vermilion. Więc okazuje się, że północ będzie tam jednak, a to znaczy, że tutaj jest na przykład zachód, tak? Czyli znowu muszę wszystko ustawić oddzielnie chyba. Wydaje mi się, że to będzie dobrze. Czyli teraz mamy, zaraz, po lewo mamy zachód, czyli tutaj będzie gold mining. Porąbane to będzie, naprawdę. Nie wiem, czy ja tutaj przeżyję, tak prawdę mówiąc. Dobra, więc tutaj jestem ustawiony. Teraz na to jest południe. Ja wam mówię. Dobra, więc to jest shipping? Come on, dobra. Tylko z tamtym sobie jeszcze muszę radzić, nie? Dobra, ten tutaj zaraz podejdzie.
Ja się boję, że tutaj zginę od niego, nie? Już tutaj tyle oberwałem, chyba 3 strzały. Na północy jest North, to jest Hunting. Dobra. Jeszcze ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że to jest dobrze. Już po prostu... Te odcinki są coraz cięższe, naprawdę, dobra, nie wiem, cokolwiek, nie? Już powinno zadziałać. Come on, no. Dobrze. To naprawdę twórcy już przesadzili. What the hell is this? To jest jedna z najcięższych zagadek, jakie widziałem w życiu, nie? Dajcie spokój. Dobra, ten boss tutaj jeszcze żyje? On tutaj dalej jest, ale chyba da radę tutaj jakoś czmychnąć, mam nadzieję. Ja nie mogę, już się przeraziłem. O mój Boże, wchodzimy do jakiejś studzienki. Ja nie wiem. Ja nie wiem po prostu. Czyli teraz pójdziemy sobie do jakichś kanałów, oczywiście. No dobra. To będzie dosyć klimatyczne z pewnością. Jestem w beznadziejnym stanie poza tym. O dobra, przynajmniej mi tutaj zapisało. No ja tutaj w ogóle nic nie mam, znowu jestem chyba na jakiegoś hita. O, mam 5% życia, co wy na to powiecie? Ciekawe, jak mam sobie tutaj poradzić. No więc tutaj chyba mi starczy i niestety z tego Daymer już nagrałem dzisiaj 2 odcinki, ten poprzedni właśnie z tym szpitalem oraz dzisiejszy. No więc to mi starczy, już chyba 3 godziny to nagrywam, jeszcze to będę to edytował, więc będzie dzisiaj taki nieco krótszy odcinek, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale jeżeli was interesuje kontynuacja, no to już jutro możecie spodziewać się kolejnego odcinka. A więc dobra, to by było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!